Homecare. Nieruchomości. Sprzedaż i kupno nieruchomości oraz zarządzanie najmem. To wszystko w jednym miejscu. Homecare. Twój najlepszy opiekun nieruchomości. Przełamywanie własnych strachów, lęków, niepewności oraz tego, co powiedzą inni. Pierwszy wrześniowy weekend w Nysie należał zdecydowanie do puszystych modelek. W styczniu tego roku postanowiłam zrobić coś ze swoim życiem. W związku z tym stwierdziłam, że może Anusz się nadaje do jakiegoś projektu. Znalazłam sobie na Facebooku projekt Puszysta Modelka i dodałam się do znajomych. No i tak się potoczyło. Dlaczego pomysł ściągnięcia puszysty do Nysy? No bo jest to coś ciekawego, czego jeszcze w Nysie nie było. Popieramy to. Jak ten projekt się prezentuje obecnie? Ile osób się zgłosiło? Na tą chwilę, na dzisiaj będzie 21 osób, czyli do jutrzejszej sesji będzie już 21, na niedzielę już będzie 30. No właśnie, zapowiadają się sesje dość ciekawe, których efekty będą mogli oglądać no w zasadzie wszyscy i to też niebawem. Jak najbardziej, efekty będzie można oglądać na portalu ilovenysa.pl. Dodatkowo ze zdjęć, które będziemy wykonywać na ulicach Nysy, czyli najpiękniejszych zakątkach miasta, będzie można podziwiać panie na kalendarzu, który będzie wydany na 2017 rok i tutaj współpraca będzie w tym zakresie z Urzędem Miejskim. Projekt nie jest skierowany tylko i wyłącznie dla osób z regionu, a część pań miała do pokonania naprawdę długą drogę. Skąd pani przybył tutaj do Nysy? Z Gdyni. Ja okolicy Chwaszczyna, też Gdyni, także Trójmiasto. Trójmiasto. Wita. Dość dalekie rejony. Tak, ale podróż minęła bardzo szybko, poza tym na taką sesję warto zrobić tyle kilometrów. Dla takich ludzi przede wszystkim. Skąd pani się dowiedziała o projekcie? Od koleżanki. Wciągnęła mnie w grudniu i jakoś tak zostało, że człowiek się uzależnił i, tak. I jeździ teraz. To był wielki przypadek. Na Facebooku znalazłam stronkę Puszysta Modelka i tak po prostu z ciekawości napisałam do nich, czy nie chcą przyjechać do Gdańska. Powiedzieli nam, że jeżeli znajdę 14 odważnych dziewczyn, to z bardzo miłą chęcią do nas wpadną. No i tak się złożyło, że znalazłyśmy się i przyjechali do nas i tak poznaliśmy właśnie Puszystą Modelkę i od grudnia do dzisiaj nasza znajomość trwa i kwitnie. Co panią skłoniło do wzięcia udziału w takim projekcie? Chęć przygody, adrenalina, chciałabym poznać nowych ludzi. Zawsze to było moim marzeniem gdzieś tam skrytym. Chciałabym bardziej uwierzyć w siebie. A na jakie efekty pani liczy? Na jakie efekty? Szczerze mówiąc nie wiem, rzucam się na głęboką wodę i ahoj przygoda. Koleżanki zazdroszczą? Były jakieś rozmowy w rodzinie? Ktoś zachęcał? Powiem szczerze, no okazało się, kto jest przyjacielem, kto jest może mniej, kto się cieszy gdzieś tam z sukcesów. Pozytywnie, aczkolwiek nie wszyscy. Widzę, że no, gdzieś tam ktoś no, po cichu zazdrości. Co panią skłoniło do wzięcia udziału w takim projekcie? Przyznam szczerze, no taka chęć czegoś nowego, no jestem w domu, w tej chwili wychowuję dzieci, mąż i wiadomo, chciałam coś zrobić dla siebie, dla dzieci, dla męża, coś zmienić w swoim życiu, też wiadomo, no nie czuję się zbyt dobrze w tym ciele i chciałabym zobaczyć, jak podpatrzeć, jak koleżanki się ubierają, jak sobie radzą w takiej sytuacji, no wiadomo, też nie wszystkie ciuchy są na nas, trzeba sobie jakoś radzić, taka chęć czegoś nowego. Na co pani liczy? Na jakąś przygodę, że jakieś doświadczenia nowe zyskam w tym projekcie, jakieś nowe znajomości. Takie sesje oprócz zdolności i pomysłu wymagają od fotografa często dość niekonwencjonalnego podejścia. Zasadniczo to jest tak, że trzeba być bardziej trochę psychologiem niż fotografem, ponieważ jeżeli współpracuje się z modelką model 0, rozmiar 0, to ta modelka dużo łatwiej nabiera pewności siebie przed aparatem. Bo ona nie ma swego rodzaju gdzieś kompleksów wynikających ze swojej urody. Natomiast w przypadku kobiet plus size najpierw trzeba przełamać te kompleksy, żeby wydobyć piękno kobiety i pokazać je na zdjęciach. Panie nie zniechęcają się w trakcie? Zniechęcają się, jak mają stać na szpilkach, a wcześniej nigdy nie chodziły w szpilkach. Wiadomo, że na szpilce noga wygląda dużo lepiej. Natomiast to, co mnie osobiście bardzo satysfakcjonuje, to jest to wow, które jest w momencie, gdy oglądają swoje zdjęcia. Często argumentując na zasadzie, o Boże, jak ja byłem głupia, że tak długo się zastanawiałam. Natomiast cieszę się, że one wracają, bo to jest chyba efekt taki, że przyjdą raz,
a za jakiś czas przyjdą drugi raz, często przejeżdżając całą Polskę na fajną sesję, bo na przykład w lipcu robiliśmy sesję na plaży w konwencji Upadłe Anioły, kupiliśmy skrzydła i dziewczyny miały sesję a la anioły. Oprócz fotografa podczas sesji bardzo często niezbędna jest dodatkowa pomoc. Wsparciem takim emocjonalno-technicznym, tak, jestem panią od poprawiania, przytrzymywania, tak naprawdę wszystkim. Taka sesja to jest przede wszystkim dużo dobrej zabawy. My się nie spinamy, nie robimy tego, że dziewczyna musi się w trzech klatkach zmieścić, tak, to nie jest top model, gdzie masz 7 klatek do wykorzystania, jak nie wykorzystasz, wypadasz i w ogóle próbujemy. Robimy parę zdjęć, pokazujemy dziewczynie, jak wygląda. Najczęściej na początku dziewczyna stoi, jakby miała kij w tylnej części ciała wmontowany. Robi sobie parę ujęć, po czym oglądając siebie stwierdza, dobra, okej, już mniej więcej rozumiem, o co chodzi, to zróbmy to jeszcze raz. Spuszcza powietrze i już jest fajnie, tak? Tak naprawdę najlepiej wychodzą zdjęcia, jak już są robione któryś raz, bo jest dużo takich dziewczyn, które wraca. Które zaczynały gdzieś tam od jednej sesji, zaliczyły z nami kilka kolejnych i co sesja to jakoś odważniej, mają więcej pomysłów swoich. Na samym początku bardzo często to są zdjęcia na zasadzie, że stoi, patrzy, uśmiecha się. Z czasem zaczyna mieć swoje pomysły. Swoje pomysły na różnego rodzaju przebrania, swoje pomysły na różnego rodzaju aranżacje, tak? Bo nie ograniczamy się tylko i wyłącznie do sesji na białym tle i w ogóle robimy zdjęcia też takie sytuacyjne, różnego rodzaju zdjęcia w jakiś sposób inspirowane czymś. Dlatego im dłużej ktoś się w to bawi, tym więcej ma odwagi, więcej własnych pomysłów. Dziewczyny zrobiły sesję na zamku w Mosznej. W klimacie księżniczek i rycerzy, której efekty będziemy mogli podziwiać już niebawem. Homecare. Nieruchomości. Sprzedaż i kupno nieruchomości oraz zarządzanie najmem. To wszystko w jednym miejscu. Homecare. Twój najlepszy opiekun nieruchomości.